Dzieci na naszym obozie mają mnóstwo różnych aktywności. Po pierwsze, korzystają z uroków tego miejsca, czyli jesteśmy nad morzem, jesteśmy na plaży. Mamy różnego rodzaju gry i zabawy w lesie, też warsztaty różne naukowe, takie, które wiążą się z dużą ich aktywnością i zaangażowaniem dzieci. Przyjechał do nas profesor Prążkę z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Była pani Karolina Rokserkowska, fizyk. Był pan Artur Eichmann, który jest biologiem, botanikiem, poprowadził takie właśnie terenowe warsztaty w lesie. Przyjedzie do nas jeszcze pani Ewelina Łęgowska, też fizyk z warsztatami. Będą też warsztaty chemiczne, które poprowadzę ja. Znajdujemy się w Jantarze, w ośrodku wypoczynkowym Wiking. Nasi podopieczni świetnie się bawią. Pogoda nam dopisuje od początku naszego przyjazdu. Dzisiaj oglądaliśmy film. Dzieci również miały dzisiaj możliwość zjedzenia pysznych gofrów po obiedzie. Teraz, gdy słońce trochę wyszło, mamy możliwość spędzenia czasu na basenie. Oprócz basenu mamy tutaj oczywiście niedaleko morze, nad które często się wybieramy. Ja tutaj zazwyczaj prowadzę zajęcia w terenie i takie zajęcia sportowe. Mieliśmy okazję zbudować już chatki w lesie, mieliśmy okazję wziąć udział w podchodach. Bawię się tu fajnie. Są miłe panie, jest taka jedna w tamtej nocy akurat pocieszyła. Też chodziliśmy na plażę, było nawet różne były fajne zabawy na tej plaży. Nawet była taka zabawa na plaży, że kto zrobi najdłuższą minię. Zajęcia z fizyki z suchym lodem i jeszcze robienie takiego podobnego do origami czegoś i podchody. Współpracuję z Fundacją Hospicyjną od kilkunastu lat i właśnie skupiam się m.in. na dzieciach osieroconych. Wyjazd, który mamy tutaj obecnie widoczny, to jest wyjazd organizowany dzięki Dziennikowi Bałtyckiemu oraz programowi Pociąg Marzeń. Podopieczni Funduszu Dzieci Osieroconych podczas tego wypoczynku skupiały się na tym, żeby zapomnieć tak naprawdę o problemach doczesnych, odpocząć, zintegrować się. Może też się troszeczkę nauczyć, gdyż zajęcia są zarówno z języka angielskiego, jak i przedmiotów przyrodniczych. No a przede wszystkim świetnie się bawić i przygotować się na nowy rok szkolny. Jest bardzo fajnie, mamy zawsze co robić, nigdy nie jest nudno. Zawsze panie nam znajdą jakieś zajęcia. Chodzimy na spacery, na podchody, teraz robiliśmy szałasy. Jestem bardzo zadowolona. Na początku jakoś nie chciałam jechać na ten obóz, ale teraz jakoś nabrałam chęci, żeby tu być. Lubię bardzo chodzić na jezioro i na basen. Mieliśmy angielski, różne warsztaty mieliśmy. Były jak robiliśmy mydełka, z bańkami było, jakieś tam chemiczne, fizyczne były. Ja przyjechałam na obóz z moją koleżanką i w sumie poznałam bardzo miłych przyjaciół, Lenę, Kubę, Antka.